dnia 23 października prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Kto z Państwa jest za porządkiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto trzymał się głosu? Dziękuję. Jest za, że jednogłośnie projekt został wprowadzony w porządku. I kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie korekty uchwały dnia 23 października w sprawie zadań remontowy gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Kto z Państwa jest za? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie został wprowadzony w porządku. Czytam cały projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Dwa, wręczenie statuetki, gdzie z pasą. Trzy, przyjęcie proponowanego porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z 33 sesji Rady Gminy 5 Kowodrza. Punkt 5. Sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał w sprawie upoważnienia dla zarządu, w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014, w sprawie pozyskania działek i włączenia ich do parku kleparskiego, w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia Ministerstwa Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu parku kleparskiego, w sprawie przekazania 1% wydatków budżetu miasta Krakowa na pozyskanie gruntów, w sprawie korekty uchwały z dnia 19 lutego w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 pod nazwą budowa i przebudowa ulic gminy wraz z oświetleniem. Punkt 6. Opiniowanie projektu uchwał komisji problemowych. Komisja Infrastruktury Komunalnej w sprawie prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Gminy 5 Kowodrza w realizacji w latach 2013-2019, w sprawie prac remontowych żłobka w ramach zadań powierzonych na rok 2014, w sprawie zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych na rok 2014 i Komisja Edukacji w sprawie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2014. I projekt uchwały korekty uchwały z dnia 23 października w sprawie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013 i w sprawie korekty uchwały z dnia 23 października w sprawie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Punkt 7 dyżury, punkt 8 oświadczenia i komunikaty, punkt 9 zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać do porządku obrad? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 33 sesji. Stwierdzam, że nie wpłynął żaden wniosek do protokołu z 33 sesji Rady Gminy 5 Kowodrza. Zatem protokół, stwierdzam, że protokół z 33 sesji został przyjęty. Punkt 5. Sprawozdanie.